Otwieram 33. sesję Rady Gminy w Mędrzecu Podlaskim. Witam pana wójta gminy Mędrzec Podlaski Krzysztofa Adamowicza. Witam państwa radnych. Witam panią sekretarz. Witam panią skarbnik. Witam panią mecenas. Witam panie kierownik referatu oświaty. Witam panią redaktor prowadzącą transmisję z naszej obrad. Witam pana sołtysa. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania uchwał. Przystępujemy teraz do stwierdzenia kworum. Przepraszam, bo za wcześnie to wyraziłem. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 14. Mamy kworum do podejmowania uchwał. Rozpoczęliśmy podpunkt A w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie pierwszym. Przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście państwo porządek obrad. Czy w związku z porządkiem obrad są propozycje? Nie widzę. Przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie pierwszym. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu drugiego. Informacja wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczącej Komisji Bieżącej Działalności. Proszę panie bardzo. Przewodniczący, stosowne informacje zamieściłem dla państwa we sesji. Chciałbym tylko może dodać, iż na terenie naszej gminy pracuje 4 rachmistrzów. Rachmistrzowie odwiedzają osoby, które dotąd się nie spisały. Nadal mogą również przeprowadzać spis telefonicznie. Każdy rachmistrz posiada identyfikator ze zdjęciem. Można zweryfikować jego tożsamość, dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99. Przypominam, że udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie artykułu 57 ustawy o statystyce publicznej. Dziękuję. Wpłynęło pismo od Nadleśnictwa Mędrzec Podlaski w związku z podjętą uchwałą przez Radę Gminy 25 czerwca 2021 roku w związku z zamieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej uchwały Rady Gminy
w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych. Nadleśnictwo Międzyrzec wnosi o dokonanie korekty załącznika nr 1 do przedmiotowej uchwały stanowiącego mapę ewidencji działki nr 210/4 położone w obrębie ewidencji do Hołęka. W treści rzeczonej uchwały opisaną wyżej drogę wewnętrzną zalicza się do kategorii dróg gminnych. Natomiast na załączniku graficznym do uchwały oprócz działki 210/4 wyróżniono również działkę nr 210/3 położoną w obrębie ewidencyjnym Krzewica, gmina Międzyrzec Podlaski, pozostającą w zarządzie Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski. Tą poprawkę zostanie przygotowana. Dobrze. Wpłynęło również pismo od Fundacji, jak ono się nazywa? Moc coś. Fundacja Moc Pomocy zwraca się do rad, do samorządów gminnych o dofinansowanie do swojej działalności. To są wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. Czy przewodniczący komisji stałych mają jakieś informacje do przekazania w tym punkcie? Dobrze, dziękuję. Rozpatrzyliśmy punkt drugi, przechodzimy do punktu trzeciego. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji. Nie widzę, żeby jakieś wpłynęły pisma, także rozpatrzyliśmy punkt trzeci, przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Zmiana budżetu gminy na 2021 rok. Proszę bardzo, panie skarbnik. Zacznę od strony dochodowej. Dziękuję, panie przewodniczący. Wprowadzenie do budżetu następujących środków. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, część oświatowa subwencji ogólnej, kwota z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, dotacja z przeznaczeniem na program darmowy podręcznik, środki z funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na infolinię oraz na promocję szczepień, dotacja na zadania zlecone, dodatki mieszkaniowe, środki na realizację projektu Wspólnie tworzymy kluby seniora, dotacja na zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny, dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, środki z przeznaczeniem na program Czyste Powietrze oraz dotacja na zadanie Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach. Strona wydatkowa. Wprowadzenie po stronie wydatkowej dotacji i środków z przeznaczeniem na darmowy podręcznik, infolinię, promocję szczepień, dodatki mieszkaniowe, Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki z przeznaczeniem na program Czyste Powietrze, dotacja na zadanie Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach oraz dotacja z przeznaczeniem na program Darmowy Podręcznik. Oprócz tego utworzenie zadania inwestycyjnego projekt z kosztorysem budowa sieci wodociągowej w gminie Międzyrzec Podlaski w miejscowości Tuliłów. Utworzenie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup działek w miejscowościach Strzakły, Halasy, Wysokie Zasiadki. Zwiększenie środków na inwestycji kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury. Poza tym zmiany związane z bieżącą działalnością urzędu i jednostek organizacyjnych. Dziękuję. Dziękuję. Połączone komisje opiniowały zmianę do budżetu. Proszę. Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, państwo radni, są jakieś uwagi do zmian do budżetu? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie czwartym. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
Proszę bardzo, pani skarbnik. Dziękuję, panie przewodniczący. W załączniku przedsięwzięcia zmiany w przedsięwzięciu kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach oraz w przedsięwzięciu Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach. Oprócz tego wprowadzenie do załącznika przedsięwzięcia wspólnie tworzymy kluby seniora. A w załączniku wieloletnia prognoza finansowa, dostosowanie kwot do zmian w budżecie gminy. Dziękuję. Dziękuję. Połączone komisje opiniowały zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. Opinia pozytywna. Proszę bardzo, państwo radni, są jakieś uwagi do uchwały? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie czwartym. Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony. Przedkładam uchwałę Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony w miejscowości Rzeczyca, na oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 473/1 o powierzchni 300 hektara na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Dołączamy do tego mapkę rzutującą ową nieruchomość oraz uzasadnienie do uchwały. Dziękuję. Połączone komisje opiniowały tą uchwałę. Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, państwo radni, jeśli są uwagi do uchwały. Proszę bardzo, pani radna. Proszę. Jak został określony, na ile okres wypowiedzenia umowy? Okres nie został określony, gdyż aby zawrzeć umowę i przygotować projekt umowy, potrzebna jest uchwała Rady Gminy w tym zakresie. Jest to kompetencja wójta gminy, jak dobrze rozumiem. Będzie on zapewne standardowy, tak jak w innych umowach. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy podpunkt C w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu D w punkcie czwartym. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rogoźnica stanowiącej mienie komunalne gminy Międzyrzec Podlaski. Przedkładam państwu uchwałę dotyczącą sprzedaży nieruchomości w miejscowości Rogoźnica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1098 o powierzchni 0,21 hektara, położonej w miejscowości Rogoźnica, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą. Do projektu przedkładamy uchwałę w celu zbycia nieruchomości. Niezbędna jest zgoda Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Połączone komisje opiniowały uchwałę. Opinia pozytywna. Proszę bardzo, państwo radni, jeśli są uwagi do uchwały. Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rogoźnica stanowiącej mienie komunalne gminy Międzyrzec Podlaski. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy podpunkt D w punkcie czwartym. Przystępujemy do rozpatrzenia podpunktu E w punkcie czwartym. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Międzyrzec Podlaski w roku szkolnym 2021-2022.
Przedkładamy Państwu uchwałę. Rokrotnie jesteśmy zobligowani przed rozpoczęciem roku szkolnego do przedłożenia Wysokiej Radzie uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Międzyrzec Podlaski w roku szkolnym 2021-2022. Oczywiście dotyczy to zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Średnia cena oleju została określona na 5,41 zł za litr. Benzyna, średnia cena benzyny określona została 5,51 zł za litr, a w przypadku autogazu określa się tą średnią cenę na 2,36 zł za decymetr sześcienny. Dziękuję. Dziękuję. Połączone komisje opiniowały uchwałę. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo, Państwo radni, są uwagi do uchwały? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Międzyrzec Podlaski w roku szkolnym 2021-2022. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy punkt 4 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 5. Wolne wnioski. Proszę bardzo, jeśli są jakieś sprawy. Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 30. Nie zauważyłem. Wpłynęło do nas do Urzędu Gminy pismo od prezydenta miasta Siedlce. Pan prezydent w swoim piśmie prosił, żeby przedstawić co do najbliższej sesji to pismo. Proszę o zapoznanie z pismem radnych gminy na najbliższej sesji. Jeśli pan pozwoli, to ja to uczynię, bo w zależności od tego, co państwo będziecie sądzić, udzielimy odpowiedzi. A pismo jest w następującej treści. Zwracam się z prośbą o zawarcie w trybie artykułu 10 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 220 ustawy o finansach publicznych umowy regulującej zasady partycypacji w kosztach kształcenia uczniów mieszkających na terenie pana gminy, a uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Siedlce, miasta na prawach powiatu. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Z kolei stosownie do artykułu 4 ustęp 1 punkt 1 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej. Z kolei z przepisu artykułu 11 ustęp 2 punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe wynika, iż zadaniem powiatu jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w szkołach i placówkach, o których mowa w artykule 8 ustęp 16, to jest w szkołach ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkołach sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówkach wymienionych w artykule 2 punkt 3.8 wyżej wymienionej ustawy, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym z zastrzeżeniem ustępu 6. Zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Analiza wydatków ponoszonych w kolejnych latach pokazuje ciągły wzrost niedoszacowania środków w części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do wydatków niezbędnych na funkcjonowanie oświaty w naszym mieście.
Niedoszacowanie środków z budżetu państwa w zakresie subwencji na zadania oświatowe dla miasta Siedlce na rok 2020 bez przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz wydatków inwestycyjnych dla wszystkich typów szkół wynosiło 39 280 579 zł, co stanowi 20% wykonanych wydatków bieżących subwencjonowanych. Niedoszacowanie środków na realizację zadań powiatowych zgodnie z artykułem 11 ust. 2 punkt 2 ustawy Prawo oświatowe wynosi 15 106 734 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa jedynie wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. W efekcie miasto Siedlce finansuje funkcjonowanie oświaty w kwocie nie znajdującej pokrycia w otrzymywanej subwencji oświatowej ze środków własnych. Jednocześnie chcę nadmienić, iż w 2020 roku zwróciłem się do starostów z prośbą o partycypację w kosztach kształcenia uczniów mieszkających na terenie powiatów, a uczęszczających do siedleckich szkół. Starostowie odmówili wsparcia. Mając na uwadze fakt, iż do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Siedlce uczęszcza corocznie ponad 50% uczniów z terenu innych gmin, zwracam się z prośbą o partycypowanie w kosztach utrzymania uczniów będących mieszkańcami pana gminy i udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej. Wsparcie to zostanie skierowane bezpośrednio do szkół, które wykazują szereg potrzeb w zakresie zarówno pomocy dydaktycznych, jak i remontowych. Zestawienie potrzeb poszczególnych szkół zawiera załącznik numer 1. Mając na względzie kluczową rolę edukacji, ważne jest podejmowanie wspólnych działań mających na celu poprawę warunków jednostek oświatowych oraz jakości świadczonych przez nie usług dla dobra uczniów będących mieszkańcami każdej gminy. Szczegółowy wykaz liczby uczniów z terenu państwa, gminy oraz kwoty zawiera załącznik numer 2. Proszę o zapoznanie z pismem radnych gminy na najbliższej sesji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego pisma zostanie przygotowana przez miasto Siedlce stosowna umowa. I tu rzeczywiście są te załączniki. Z załącznika drugiego wynika, że z gminy Międzyrzec Podlaski do szkół siedleckich uczęszcza 47 uczniów. I tu oni wyliczyli, że te koszty utrzymania tych uczniów to jest kwota 103 739,48 zł. No i tutaj też w załączniku numer 1 są te kwoty na doszacowanie. Jeśli państwo pozwolicie, to tak jak tutaj i pan prezydent napisał, subwencja jest wyliczana na przydzielana szkołom, jak to mówi się popularnie, subwencja idzie za uczniem. Gdyby nasi uczniowie nie chodzili tam do tych szkół, do Siedlec, to o tę kwotę Siedlce otrzymałyby niższą subwencję, czy analogicznie, no po prostu na tych uczniów byłaby niewyliczana, co nie zmienia faktu, że te szkoły by i tak funkcjonowały. W związku z tym ja myślę, że to, że nasi uczniowie chodzą do siedleckich szkół, to oni dostają większą subwencję. I w związku z tym powinni się z tego cieszyć, a ponadto chciałam powiedzieć, bo państwo radni doskonale o tym wiecie, a ja tylko przypominam, że my dokładamy też ogromne kwoty do oświaty. Na przestrzeni lat było tak, że powiaty dokładały bardzo niewiele, my dużo. W tej chwili oni dokładają dużo, a my jeszcze więcej niż mieliśmy wcześniej. W związku z tym ta subwencja z każdym rokiem teoretycznie się jednostkowo zwiększa, ale te kwoty, koszty utrzymania szkół także wzrastają. W związku z tym tu chciałabym państwa radnych prosić o zajęcie stanowiska takiego zdroworozsądkowego w trosce też o naszych uczniów i nasze finanse. Proszę bardzo, państwo radni, czy są jakieś propozycje w związku z tym? Tak, no ja uważam, że nie powinniśmy dofinansowywać, mamy swoje problemy oświatowe. Więc
Ja zapytam Państwa, czy nasza jako opinię negatywną podejmujemy przy głosowaniu. Po prostu odmawiamy finansowania dla miasta Mindrze, bo to miasto Mindrze się zgłasza, tak? Siedlce, ojej, miasto Siedlce. Kto jest przeciwny do finansowania miasta Siedlce do dzieci, które chodzą do szkół ponadpodstawowych? Dziękuję bardzo, jest jednogłośna decyzja. Dziękuję, to ja przygotuję stosowne pismo do... Dobrze. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 33. sesję Rady Gminy. Dziękuję.